No i co? No i to chyba tyle. Z naszych przeżyć przełęczowych. No najbardziej to wszystko czujemy w mięśniach. Tak. Dziś na pewno będziemy dobrze spać. To jedno jest pewne. To na pewno. No na tyle. Chcieliśmy się ze wszystkimi podzielić naszym niewątpliwym sukcesem. No dobra. To trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa, pa. Pytamy się, jakie są twoje wrażenia z tego? No? Jakie są twoje wrażenia z dzisiaj? Wrażenia? Jednoznaczne. Jednoznaczne i silne. To znaczy? Krew pod łzy. Ale czy możesz to rozwinąć bardziej, bo używając metafor... Całym zdaniem. No przecież każdy za tę metaforę. No było to bolesne, no. Szczególnie zejście było bardzo bolesne. Ze względu na... No. No na niedobór kolana po prostu. Błąd w konstrukcji kolana, w jakimś sensie. A jak oceniasz cały dzień w ogóle? Jesteś zadowolony z tego, zawiedzony? Jakby nie te kolano, to było całkiem okej. Okay. Serio. Tylko na dole mnie łeb zaczął boleć jak cholera, ale jeden ten paracetamol i luz. Także te kolano mi dało naprawdę w dupę. Czy na dole, czyli o 4200 metrach? Tak, no tak, tak. Jakie wrażenia z przełęczy? No kurde, no. Jak konfrontacja naszych miesięcy marzeń z rzeczywistością? Tabliczka jest taka sama dokładnie. I te flagi. No to jest właściwie wręcz banalne, można by rzec, nie? A może tak nie o tabliczce i flagach, a takich gdzieś tam głębszych odczuciach? Głębszych odczuciach? Nie, no cieszyłem się, że udało nam się to osiągnąć, bo było kilka momentów takich krytycznych, no. Ale w momencie, jak weszliśmy do tego Turnpedii, to już mi się wydawało, i jak żeśmy, kurde, zaczęli łoić w Macao w pełnym ubawie i kurde z bajaderami, to już wiedziałem, że jest okej, okay, że AMS nas nie trafił tak łatwo. Tylko się bałem tego, że ciśnienie może nam tak walnąć w łeb, że na przykład ktoś zacznie tracić przytomność. Oczywiście myślałem, że to będę ja. I tak było do momentu, kiedy Surya, nasz przewodnik, mi wziął plecaka dodatkowo. Cery traciłeś przytomność w plecaku? Słucham? Cery traciłeś przytomność? No nie, że traciłem, ale wiedziałem, że będę szedł albo bardzo wolno, nie wiem do której tam dojdę po prostu, albo nie dojdę wręcz. To dlaczego nic nie powiedziałeś? No bo Surya oferował się w tym serwisie, nie? On kiedyś mówił... No my byliśmy dla niego dzisiaj trochę... Ja wiem, że wyście byli, ale nie wiem, ja z nim mam jakiś, nie wiem, lepiej mi się gada, może nie jestem taki bezpośredni. W każdym razie to mi pomogło bardzo, nie? Coś łączy, może. 17 bardzo na dzień. To musi być, wiesz. Nie, no ale dobra, z bóle. Właściwie od samego początku niosłem swój plecak i praktycznie dużą większość rzeczy, oprócz tego pieprzonego, już nie będę mówił brzydziej, goreteksu. Ale dlaczego? Że to dobra kurtka. To nie, no miałem ciężki plecak. Po prostu wiem, że miałem ciężki. Przemek też miał bardzo ciężki plecak zresztą. Ale dla mnie to było tak, że jak przeszedłem te bóle i przeszedłem do góry, to mówię, kurczę, spoko, jakoś sobie dam radę, nie? Ale wiedziałem, że jak później bomba wziął mój plecak od Manang, to już mówię, kurde, na te torpedy będzie ciężko, nie? To już czułem. No i spoko, no ale wszystko się udało, no. Co tu dużo gadać, po prostu. No. No, ja powiem szczerze, że byłem zajebiście zadowolony z siebie, ale to naprawdę do końca zajebiście, że wszedłem i zszedłem z plecakiem, nie? No, nie, no to jest naprawdę duże osiągnięcie, serio. Ja może bym uniósł ten plecak, co Maciek wniósł, te tam... Ale on i tak był ciężki, on był jakiś... On jest niewygodny, bo to był mały plecak Karimora, z jakimiś takich ten... On jest dobry do jakichś 4-5 kg, a on miał około 6. No wiem. Jeszcze tam był laptop... Nie, ale w porównaniu... Ale ty niosłeś na przykład bez obiektywu i bez śpiwora, to jest na tyle 4 kg, nie? No. On dochodzi do dychy, tak naprawdę. I ten plecak, jak on ma więcej niż 5 kg, jest naprawdę niewygodny. No tak, bo się wrzyma pewnie. No. A ten pas biodrowy, który tam jest, to jest praktycznie dla parady, nie? No. I tylko, żeby przytrzymać plecak, jak jedziesz na rowerze. Bo to jest naprawdę, ja go wybierałem po to, żeby to był plecak rowerowy. No. I do tego sprawdza się doskonale. No jestem trochę zawiedziony tym swoim plecakiem, żeby mu to wyskoczyła ta rama. No, może tam o plecakach to innym razem. Ale wiesz, no to może być akurat... Nie, to ma wpływ, bo mnie by się zupełnie inaczej komfort noszenia plecaka miał. Naprawdę
tu miałem tak spięty mięsień, no, na lewej stronie, taki ból, że mówię, kurde, no przez to przegięcie. Trzeba się, że dzisiaj chcieliśmy bardziej mówić o tym, o przyłęczu, o wrażeniach przed przyłęczą, w trakcie, po, teraz. No przed przyłęczą, serio, przed przyłęczą ja byłem naprawdę zaszokowany, że nie mamy tego AMS-u w ogóle. No ja też byłem przekonany, że wręcz... O, proszę, piwko przyszło akurat centralnie przed ten. Thank you very much. Tylko miałem tam trochę problemów z tym, z tym ciśnionkiem, no ale to wiadomo, przy każdym zmęczeniu masz to samo, nie? Jak pograsz w tenisa ostro, to też masz, kurde, czerwone plamy przed oczami, plus wysokość, no to wiadomo, nie? No ale to było trochę gorzej, bo mieliśmy przecież te takie, że tak powiem, strefy drętwienia bardzo różnorodnie, że tak powiem, rozmieszczone i to było tak trochę losowo, nie? Ja miałem bardzo dużo na przykład na policzkach, nie? Drętwienie policzków, ja to przeżyłem po raz pierwszy w życiu. Nie? W ogóle... Wargi na przykład, końcówki palców, końcówki nóg. Ja miałem właściwie już za manang, miałem drętwienie w tej następnej wsi. Zdręciłem kompletnie, nie czułem w ogóle piątego palca, w ogóle. No, a to i wszystkie palce. To pamiętacie w tym lower pisang, co ja wam powiedziałem, co ja tak przyłożyłem nogę do stołu, co założyłem jedną nogę na drugą i tak się dziwiłem, dlaczego mi noga ścierpła w ciągu dosłownie 30 sekund. Ja bym po prostu normalnie mi cierpiał. Mądre głowy, skąd się to bierze? To jest dziwne. Ale potem jak zaczęliśmy brać aspirynę, było trochę lepiej. Mm. Tylko jak już było powyżej manangu, od jaka, jakarki, to już się zaczęły pojawiać różne strefy, że po prostu to jest, nie? A już w trompedii, no to już w ogóle, nie? Czy tutaj, czy ja wiesz, w trompedii miałem tylko tą sytuację, jak żeśmy siedzieli przy tym stole i kurde, taki pot, mówię, ale jazda. Co jest, nie? Ale takie wiesz, co, może dobrze, może, sam się, ja myślę, że bardzo dobrze, żeśmy jednak mimo wszystko ten diamok tam sobie zarzucili, No ale super, nie, to było bardzo fajne z tymi laskami pobrać ten i to się tak fajnie rozluźniło, w ogóle żeśmy nie myśleli o tym, co się dokładnie. Dzieje z naszym organizmem. No, bo to może potem jest... Nakręcaliśmy się sam. To jest najgorsze. Się super właściwie, mi się spało bardzo dobrze. Ja w trompedii spałem lepiej niż noc wcześniej. Noc wcześniej nie spałem prawie w ogóle, ja w trompedii... a trompedii całkiem dobrze. Może dlatego, że nie słyszałem tego chrapania, bo miałem w uszach te stopery. No ja miałem, w trompedii miałem takie przerwy, nie wiem dlaczego, ale to było chyba na bazie nerwowej, że ja byłem naprawdę zdenerwowany. Czekali na tą trzecią, trzydziestą czy czwartą, kiedy pobudka. No ja też tak miałem. Ja rozpoznaję te właśnie objawy, kiedy ja jestem po prostu zdenerwowany i budzę się, wiesz, tak, że tak powiem, odruchowo. Że mnie największa nerwowość jakoś powodowało, to jest może głupie, ale bardziej się denerwowałem tym, że na przykład sieknie mnie AMS, na przykład ten trompedzisz gdzieś tam i będę musiał zejść, a wy stwierdzicie, no schodzimy wszyscy i wiadomo będzie, że nie powiecie mi tego w twarz na zasadzie, kurwa, człowieku, no przez ciebie no nie dokończyliśmy jakby tego, cośmy zaczęli, co tam miesiącami się przygotowywali. Nie, ale to... Nie powiecie mi tego, ale ja wiem, że i tak sobie pomyślicie. Nie? I mówię, kurde, że tylko po prostu... Nie wiem, nie sądzę, bo... Jak nawet się poczuję źle, będzie mi się kręciło w głowie, to chyba wam nie powiem. Normalnie. Nie, ale słuchaj, w pewnym momencie, szczególnie za managiem, jak... już, to się już w ogóle stało na poziomie bóle. Kiedy wy byliście chorzy i tak dalej. Okej, no ja sobie wtedy poleciałem i zacząłem sobie załatwiać, ale też właśnie cały czas myślałem, co się z wami dzieje, właśnie jeszcze przyleciałem do was z tą glukozą i tak dalej. No fajnie, to było zajebiste, chłopie, że tam z tymi lekarzami gadałem, tam wiesz, z wszystkimi ten, co się dzieje i tak dalej, ale no wydawało mi się, że... To nogi tak naprawdę, ta glukoza myślę, najszybciej. I lekarstwa. I wiesz, i cały czas byłem tego świadom, że cokolwiek się komu stanie, no to wiesz, no tak jak wy żeście dzisiaj narzekali na kolana, no ja miałem, no sorry, no... Nie za bardzo nie bolały. No teraz mnie bolą troszeczkę. Wiadomo, no. Przy takim zejściu. Ale nie miałem żadnych większych problemów. Naprawdę, szczególnie po tym śniegu to po prostu mogłem skakać jak młoda kozica, nie? Czułem się po prostu niesamowicie. Trzeba powiedzieć, to będzie mój plecak jeszcze tam dobić. A serio, ja się pytałem Uliego, czy wiesz, czy mój plecak nie ten, bo ja się czułem, że ja mogę wziąć jeszcze coś na ten, na siebie. Tylko kwestia jest taka, że ja wiem, że ja się czuję teraz dobrze, a za chwilę może tak nie być, nie? Nie ma co ja sobie z tego, wiesz, i naprawdę w momencie, przez ten cały trek zdałem sobie sprawę z tego, że wiesz, jakiekolwiek, nie wiem, chojraczenie, no, czy, nie no, wiem, no, no, coś dokładnie, takiego, to jest totalnie głupie.